powiedziałeś, że zostałaś młodą mamą. Ja chciałam zapytać, jak ty z perspektywy czasu patrzysz na to macierzyństwo? Jaki ono dla ciebie ma smak teraz? Wiesz, no, macierzyństwo jakby ma różne kolory i to jest w nim piękne, że no, ja nie jestem jakby ekspertem od... Ja mam tylko jedno dziecko. Myślę, że mogą się wypowiadać mamy, które mają tych dzieci trochę więcej. Ale to jest właśnie fajne, że każdy dzień niesie jakieś wyzwanie, ale ja się tego nie boję, bo mam ochotę się mierzyć z tymi wyzwaniami i no to jest dla mnie cudowna rola. Masz jakiś taki rodzinny team, do którego dzwonisz i pytasz, co zrobić w danej sytuacji? Ja mam duże wsparcie w rodzinie, tak, zdecydowanie i mama, i teściowa, ale też moje kuzynki, które mają dzieci, ja mam bardzo dużą rodzinę, więc naprawdę z tego doświadczenia kobiet w mojej rodzinie korzystam. Ty świetnie łączysz to macierzyństwo z pracą zawodową. Czy to jest tak, że ty już wcześniej o tym myślałaś i przygotowywałaś się na to, czy po prostu przyszło ci tak bardzo naturalnie? Wiesz, to znaczy, nie wiem, czy świetnie, bo ja nie mam napięcia na tę pracę, na ten moment i tak trochę dozuję sobie. Nie staram się nie brać za dużo na głowę i nie udowadniać całemu światu, że jestem jakąś, wiesz, siłaczką i dam radę. A przede wszystkim nie chcę zabierać tego czasu mojemu dziecku, bo uważam, że ten czas tak szybko mija i nikt nam tych chwil nie wróci teraz wspólnych, więc staram się tam, gdzie muszę, gdzie jakieś mam zobowiązanie, to tak, ale to, czego nie muszę, to przekładam na inny termin, albo odpuszczam, albo staram się jakoś to tak układać, żeby nie straciło na tym moje dziecko. Muszę zapytać, czy planujesz już kolejne dziecko? O matko, na pewno nie na forum.